Świetna melodia, prawda? Zawsze jej słucham, gdy codziennie rano autobusem linii numer 105 przez ulicę Warszawską, Mazowiecką, Prusa i Orzeszkowej jadę do Urzędu Skarbowego. Dokładnie to włączam ją zawsze punkt 7:43, sekund około 52. Choć rozbieżność może wynosić około 10-15 sekund. Przystanek ten nazywa się Bolesława Prusa Szpital i zawsze wsiadają na nim dwie specyficzne osoby. 72-letnia kobieta o białych włosach, w różowej spódnicy i wielką przepastną torbą na ramieniu. Kobieta całkiem miła. Zawsze jeździ na gapę. A kiedy podchodzi do niej kontroler, przypomina sobie swoje stare flirciarskie sztuczki z lat przedwojennych, i z powodzeniem wykorzystuje. Tak szczerze, to myślę, że ona po prostu umila dzień tym gościom od kontroli swoim wyglądem i nieudolnym puszczaniem oczka dwoma oczami. Ta druga osoba to 10-letni chłopak w znoszonych adidasach. Zawsze nosi czapkę daszkiem do tyłu. Stoi w autobusie, rozgląda się, no widać, że chce mu się żyć! Nie to, co mi. Czasem przysiada się do mnie i bez pytania wyjmuje mi jedną słuchawkę z ucha i słucha razem ze mną tej właśnie cholernej piosenki. Mimo iż wiem, że to typowy chłopaczyna spod bloku. A w sumie to... Po cholerę, jak pan powiedziałem? To był pewnie najnudniejszy monolog świata, jaki pan słyszał. Najnudniejszy i pewnie też zupełnie bezcelowy. Chociaż w sumie może jak na monolog był trochę... Nie! Nie, nie! Był idealny. To był idealny monolog idealnego urzędnika skarbowego, a dokładnie urzędnika podatkowego. Brawo! Brawo! Brawo, drodzy państwo! Brawo! Tak. Brawo! Tak. Klaski. Zaraz się pożegam z dumem, tym swoim śmiesznym stanowiskiem. O! Czeka pan! Właśnie słyszę swojego ojca. Powinieneś być wdzięczny Bogu, że pozwolił ci zdobyć takie wykształcenie. Powinieneś dziękować ojcu i matce, że umożliwili ci edukację i naukę w najlepszych szkołach w mieście. Powinieneś też! Dawno powinienem, tato. Jedyna rzecz, którą już dawno powinienem zrobić, a której nie zrobiłem, to nieposłuchanie właśnie ciebie. Cholerny wpływowy tatusiek, protekcje na każdym szczeblu, w każdym najmniejszym biurze, w tym śmiesznym mieście. Ach, przepraszam, zapomniałem, jest jeszcze ona. Moja matka. Ta idiotycznie uległa kobieta. Idź, idź, synku! Jeżeli tata ci to umożliwił, to nie zmarnuj takiej szansy, idź koniecznie. Do emerytury sobie tam posiedzisz i nie będziesz mówił, że nie ma czego dzieciom do garnka włożyć. No i nie ma. A nie jedzenia nie ma. Tylko dzieci nie ma. Taki pech! Pan pewnie myślisz, że ja jestem niewdzięczny typ, co? Otóż nie, nie. Ja jestem bardzo wdzięczny i ogólnie zgrabny ze mnie człowiek. Tylko, że ja nie mam tutaj za co być wdzięczny. Więc i może w istocie rzeczy w tej chwili jestem niewdzięczny? Mniejsza. Do jasnej cholery! Teraz ja, tak? Mhm. Aha, no dobra. W takim razie to ja panu coś powiem, drogi panie. Tak, tylko panu.
mój największy sekret, największa życiowa porażka, więc to pana do czegoś zobowiązuje. No i właściwie to jest też mój jedyny sekret, bo wie pan, ja jestem człowiek otwarty, bez tajemnic, no. Za nie można pisać jak z otwartej księgi, jestem przejrzysty jak woda w Bajkale, no, rozumie pan. Tak. No tak, no i w ogóle to jest też moja jedyna porażka, bo wszystkie kolejne, jakie przydarzyły się w moim życiu, są z tą pierwszą ściśle powiązane. No ale dobrze, chyba za bardzo się rozgadałem, no. Do rzeczy. Tak, właśnie. Jak urzędnik. Do rzeczy. Rzeczowo, konkretnie? Do celu. I do celu. Więc po pierwsze, niech pan słucha. Po drugie, niech pan nie puści pary z ust. A po trzecie, niech pan jeszcze bardziej słucha. Bo ja... Nie, no ja panu nie powiem, no. No przecież pan nie wyśmieje. No powie pan, że to nie przystoi. Jak na takiego poważnego pracownika. Jak na takiego pełniącego ważną funkcję państwową. Ja wiem, że to jest nienormalne. A wręcz niemoralne. Ja wiem. Już sam nie wiem. Przepraszam bardzo. Przepraszam, ja proszę. Proszę. Czy ma pan pojęcie, jak ta praca w ogóle wygląda? No, wie pan, no, praca urzędnika skarbowego w urzędzie skarbowym w naszym mieście. Przecież to jest w ogóle jakieś piekło! Nie, moment. Wydawało mi się, że była jawna uroza Lucyfera, ponieważ jestem święcie przekonany, że w piekle jest to niebo lepiej niż tym cholernym dymowym biurkiem za 515 zł z Ikei. Pokoju numer 217. Na trzecim piętrze. 217. Czy to jest gorsze niż 66? Niż 666? Czy... 69? To jest dwa razy decyzja. To jest ulepszony potomek ludzka. To jest nowe pokolenie. To jest nowa generacja. Proszę państwa, to jest właśnie coś, co nas zgładzi. Nie żadne roboty, nie powrót ery dinozaurów, nie potwory. Nie, drogi panie. Nie dziura ozonowa, nie globalne ocieplenie. Nie, to jest tylko pokój numer 217. Cała reszta urzędników w urzędzie skarbowym. Nic to panu nie mówi. Prawda? Pan wybaczy. Uniosłem się. Zakładam, że nie ma pan pojęcia, jak to wygląda. Sytuację już więc panu nakreśliłem. To piekło. Wersja 3.0. A dokładniej. Już panu demonstruję. Przepraszam. Zatem. Dzień takiego przeciętnego, szarego urzędnika zaczyna się dokładnie o godzinie 6.30. Nigdy wcześniej i nigdy też później. No, nigdy później. Szary urzędnik po załatwianiu swoich potrzeb fizjologicznych udaje się do kuchni. Tu, drogi panie! Niespodzianka, nie zostaje ani on swojej żony, ani on swoich dzieci też nie zostanie, ponieważ w myśl założenia... Zwalczajmy stereotypy i utarte schematy. Informuję pana, że taki przeciętny urzędowy szeraczek ma w dowodzie stan... Ojejku. Ma w dowodzie wpisany stan cywilny. Kawale! Co za tym idzie? Nie posiada on również potomstwa! Żadnego. Słucham? Zaskoczenie. Z pewnością tak, ale przejdźmy dalej. Jak pan widzi, zwykły urzędnik jest człowiekiem całkowicie prostym i skromnym, którego cechy charakteru nie obejmują takich jak chciwość czegoś. Wręcz przeciwnie, objawia się to chociażby w tym skromnym śniadaniu. Urzędników możemy nazwać wręcz altruistami, niezachłanni, przede wszystkim ciężko pracujący. Na szczęście innych, a na końcu swoje.
Jeszcze bardziej się pan zdziwił. Nie wątpię tak. To dopiero początek! Dopiero poranek! Dopiero poranek. Urzędnik o zjedzeniu swojego posiłku czyta gazetę, a w niej... A w niej kilka krótkie artykuły, ewentualnie dla średniej długości lub jeden długi reportaż. Po zjedzeniu posiłku odkłada gazetę swojego specjalnego pojemnika. Na gazety idzie się ubrać. To jest dopiero interesujące. Tak bardzo interesujące. Wyjrzyj się dobrze, drogi panie. Patrz pan uważnie. Tak właśnie wygląda strój przeciętnego urzędnika państwowego. Słucham? Dlaczego jest szary, tak? A co? Szara się go ruszałem, drogi panie? Szary to kolor przeciętnych, bezinteresownych obywateli. Szary to kolor niewyróżniających się. Szary to synonim altruizmu. Szary idealnie współgra z prawą duszą urzędnika skarbowego. Szary jest bezpieczny. Szary. Głaszczemy! Szary! I tak właśnie, może przejdźmy dalej. Kiedy urzędnik ubierze się, idzie spakować swoją teczkę. W ogóle nie interesuje się przedmiotem. Gdzie tam? Co może być w teczce? Dwa czarne długopisy. Kilka plików bezużytecznych kartek. Dwie szare teczki, szare tak jak on. Dwa szare spinacze. Do tych bezużytecznych papierów. Pilnuj. Trzymasz to teraz. Pilnuj. Ty nie dotykasz. On pilnuje. Szaraczek zmierza na przystanek autobusowym. Spokojnym, powolnym krokiem, z ręką opuszczonymi sztywno wzdłuż boków. Po jego biodro bija się teczka. Szara to piękna. Czasem kiedy pada, w ręku trzyma parasol. Szary tak jak on. To brzmi jak jakaś cholernie nieprawdopodobna historyjka. Co, drogi panie? To jeszcze nic. Słuchaj pan dalej. Szaraczek wyszedł z domu i o godzinie 7.35 jest już na przystanku. Co daje mu całe 10 minut czekania na autobus i stania w tym idiotycznym, kolorowym tłumie. Ale spokojnie. Któż go tam widzi? Od zwykły szaraczek, od zgorzkniały urzędarz. Nic tylko go wytyka. Wytykamy szaraczka, wytykamy! Czemu nikt nie wytyka szaraczka, tylko wszyscy wytykają balcami? Wytykamy balcami. I szepcz. Czy to złomić? Czy to szepcz? Jest tylko biedny, wiesz, biedny podatników. On sam nie będzie podał. Jakby on w ogóle był innego rodzaju. Nie gatunku ludzkiego, tak proszę państwa. Od japońskich rzeczy. Czy wszystko są? Proszę państwa. Proszę się odsunąć! Odsunąć się! Przecież on samym spojrzeniem ściąga pieniądze. No tak. Proszę się odsunąć. Autobus? Ten szaraczek przygląda się tej śmiesznej dwójce, o której opowiadałem panu w tym beznadziejnym monologu kilkanaście minut temu. Pan pamięta, 72-letnia starsza pani w okularach i chłopak w adidasach. A, i jeszcze słucha muzyki przez słuchawki ze swojego niezbyt nowoczesnego telefonu marki Samsung. Ale to nie jest ważne! Bo na swoim stałym miejscu w autobusie spędza dokładnie 10 minut i... I o godzinie 7.55...
godzinie 7.55 siedził za tym swoim idiotycznym biureczkiem z Ikei. Wyciąga swoje sterty. Z sensownych dokumentów zaczyna ciężką i złożoną pracę polegającą na ogłaceniu z pieniędzy biednych Bogu ducha winnych ludzi, którzy nienawidzą go już za samą mianę urzędnika. A co tu dopiero mówić o zabieraniu ich pieniędzy? I on też sam siebie nienawidzi. Ale dobrze. Powiedzieć panu, co robię dokładniej? Otóż pracuję jako urzędnik podatkowy w dziale podatków pośrednich VAT. Robię miesięczne spisy, dokumentacje i takie tam. 100 papierów, mnóstwo programów komputerowych i zapalenie spojówek średnie co 3 miesiące. Totalna nuda, jak to kiedyś powiedział chłopak w Adidasach, kiedy pytał mnie, gdzie pracuję. Tak, rozmawiał ze mną. Niech się pan tak nie dziwi. Dzieci nie przejmują się konwenansami. One są ponadto. A poza tym to moja praca teoretycznie wymaga tego, by być otwartym i miłym dla innych. Ale jak tu być otwartym i miłym dla innych, jak traktują cię jak śmiecia? Jak zło konieczne, jak coś, co hipotetycznie mogłoby nie istnieć. Ale istnieje, bo nadaje temu światu ład i porządek. Bla, bla, bla. Naprawdę, nie przesadzam. Ludzie przechodzą na drugą stronę ulicy, bo widzą urzędnika! Urzędnika! To całe zło mojego życia. To, że nie mam dzieci, nie mam żony, nie mam znajomych. Nie chodzę do kina, do teatru, na wystawy, na koncerty. Nie chłonę tego całego życia. Tylko jestem jak sucha gąbka. Ja już nic nie chłonę. Coś jak faceci w czerni. Tylko, że oni byli fajni. Ja nie jestem fajny. Ani nic. Pewnie się pan zastanawiasz, czym to, że jestem szarakiem, przeszkadza w posiadaniu żony. Otóż już tłumaczę. Jest to przebadany i udowodniony naukowo fakt. Coś jak twierdzenie w matematyce A kwadrat, B kwadrat, C kwadrat. Niepodważalna prawda. Dogmat! Szaraczek może być w związku tylko z drugim szaraczkiem. A interesująca kobieta szaraczek trafia się raz na milion! Czyli w ogóle się nie trafia, tak? Rywaj. A więc szaraczki są skazane na samotność. No! Chyba, że są innej orientacji. Ale tutaj też sprawa się komplikuje, bo dochodzą jeszcze inne kwestie społeczne, rodzina, te wszystkie coming out, itp., itd., to znaczy, etc., etc. Mniejsza. Z reguły nie tworzymy związków z kobietami wykonującymi inne zawody niż nasz, gdyż przyznajmy szczerze, no taka relacja jest z góry skazana na niepowodzenie. Nie lubię was. O! Młoda, energiczna, pełna do chęci do życia panna, która jest przede wszystkim traktowana jak normalny człowiek. Nawet gdyby odkryła w takim urzędniku tę całą energię, tego całego powera i radość! Nie wytrzymała długo sprajem szarego garnituru, wytykaniem palcami i omijaniem na ulicy. Sorry. Jego osoby. Ja już kiedyś próbowałem. Naprawdę. Alicja. Alusia. Była taka piękna. Była artystką. Jej obrazy były takie piękne. Ale niestety byłem... Byłem urzędasem, no. Byłem zbyt nieciekawy dla niej. Proszę pana... No nie mogła znieść wszystkich niedogodności związanych z byciem ze mną, tak? To znaczy, ja to rozumiem, tak, no, niełatwo jest być urzędnikiem, ale... Ale ja wiem, że to wszystko jest przez te... bezsensowne papiery i... głupi komputer... Przez jeden... głupi... szary garnitur. Straciłem możliwość kochania. Bycia kochanym. Zasmakowania tej powszechnie rozpoznawanej i nieustannie spełnianej miłości. Pominęło mnie inne życie! Przez co? Przez to, że byłem gościem w garniturze,
jakimś szarakiem? Zamiast być sobą? Może tak po prostu. Może i nie tak po prostu. Być sobą. Wyłóżmy wszystkie karty na stół. A co? Przecież żyje się tylko raz. No jasne. I tak już za dużo czasu zmarnowałem. Teraz nie mam już nic do stracenia. Wczoraj złożyłem wypowiedzenie w Urzędzie Skarbowym. Co, pan też jest zdziwiony? Tak, mój szef też był. Nawet bardziej niż pan. Widzi pan... Spytał mnie nawet, czy dobrze się czuję. Czy nie jestem pijany? Albo pod wpływem narkotyków. A kiedy cierpliwie zaprzeczyłem, zapytał mnie, czy to nie wpływ jakiejś kobiety albo innego urzędu, który oferuje większą pensję. Znowu powiedziałem nie! Wtedy spojrzał na mnie i poważnym tonem głosu stwierdził, że od kiedy tu pracuję, to jest od 25 lat, nikt nigdy dobrowolnie nie złożył na jego ręce wypowiedzenia. Zaśmiałem się i wzruszyłem ramionami, tak jak teraz. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, prawda? No właśnie. Pewnie zastanawia się pan, co do diaska teraz będę robił ze swoim życiem. O, to ja też się nad tym zastanawiałem. Całą noc nie spałem i myślałem, co też teraz ze mną będzie. Aż w końcu doszedłem do wniosku, że przecież już wiem. Kiedy nosiłem się z myślą odejścia z pracy, kiedy pisałem wypowiedzenie, wiedziałem. Kiedy składałem je na ręce zdziwionego urzędnika skarbowego, mojego prezesa, ja też wiedziałem. I kiedy sprzątałem to moje stare biurko z Ikei, i kiedy nie czułem żalu podczas wyrzucania tych wszystkich klamotów, wtedy też wiedziałem. Pan co będę robił? Będę robił. Będę robił to, co zawsze chciałem. A wie pan, czego zawsze chciałem? Tak od dziecka. W gąszczu marzeń o samochodzikach pozastronackich i mieczach ukrywałem dwa ogromne pragnienia. Jedna jest właśnie tutaj. Saksofon! Jedyna materialna miłość mojego życia. Wiesz pan, jak nauczyłem się grać? Będąc 10-letnim, raz pierwszy Trzeta. Wiesz pan, to jest Sydney Bechet, prawda? No ja myślę, że pan wiesz. W przeciwnym razie byłbym w stanie zwątpić pana inteligencję. A czyje jak czyja. Ale pana inteligencja utrzymuje się na wysokim poziomie. Tak czy siak, drogi panie, to była miłość od pierwszego dźwięku. Żadnej kobiety w swoich dziecięcych latach nie obdarzyłem tak wielkim uczuciem, jak utworów tego człowieka. To była magia, lekarstwo na wszelkie zło tego świata. Chociaż musi mi pan wierzyć, no, rodzinę miałem na dobrą. Nie potrafiłem się im przeciwstawić. Jednak Bechet wpajał we mnie nadzieję, że może kiedyś, któregoś dnia, jeszcze coś uda mi się zmienić. Każdy dźwięk emanował innym uczuciem, w zależności od czasu i miejsca, kiedy go słuchałem. Tak, pamiętam dobrze. Kiedy wstępowałem do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, każdy utwór miał dla mnie karcący wydźwięk. Mało tego, smutny, drogi panie, naprawdę smutny. Tak jakby Bechet się na mnie zawiódł. Przez tyle lat, odkąd siadałem na tym beznadziejnym starym biurkiem z Ikei, za tym tak samo starym ekranem komputera, obiecywałem sobie, że nie zawiodę Becheta. Rodziców już uszczęśliwiłem. Proszę, mają synalka urzędnika, ale teraz...
zatrzaskać zaczął czas, abym uszczęśliwił też mojego guru i siebie samego przy okazji. Nauczyłem się grać dosyć szybko, z pomocą mojej nauczycielki muzyki, świętej pamięci pani Anny, która w każdy piątek, środę i niedzielę wykradała ze schowka w szkole muzycznej saksofon dla mnie. A to umiał grać. Pamiętam, mój pierwszy saksofon. Delikatnie i słodko brzmiący saksofon sopranowy. Ach, traktowałem ten przymiotek bóstwo, przysięgam! Grałem aż do 18 roku życia, nie zważając na brak akceptacji mojej pasji ze strony rodziców i rodziny. Po prostu grałem. Kiedy skończyłem szkołę i udałem się do większego miasta na studia, kupiłem sobie swój własny saksofon. Tym razem altowy. Na studiach, gdy mieszkałem w akademiku, schowałem go na dnie szafy. Bałem się, że ktoś usłyszy, że gram. Strasznie, strasznie wstydliwe wspomnienie. Czasem w dobach największego kryzysu nosiłem się z zamiarem sprzedania go. Ale nigdy tego nie zrobiłem. Potem, kiedy skończyłem studia i udałem się do większego miasta, kupiłem własne mieszkanie. Znów schowałem go na dnie szafy, ponieważ bałem się, że sąsiedzi usłyszą, jak gram. No, proszę państwa, moment. Urzędnik, saksofonista, no kto to słyszał? No tak. Pan co? Zawsze chciałem wstąpić do orkiestry. O! Albo nie lepiej! Założyć własny zespół jazzowy. Tak jest, tak. Znaleźć jeszcze jednego. Saksofonistę, perkusistę, gitarzystę basowego i fortepianistę. Nie. Lepiej. Fortepianistkę. Tak, fortepian zawsze kojarzy mi się z kobietami. A, no i oczywiście śpiewaczka. Śpiewaczka to podstawa. Moglibyśmy robić próby w starej sali koncertowej w szkole muzycznej. Tak. To byłoby wspaniałe znać ludzi, którzy rozumieliby mnie i moją pasję. Zaprzyjaźnić się z nimi, spędzać razem czas, przeżywać niesamowite chwile, a potem mieć co wspominać. Tak. A może nawet się zakochać. Na przykład w tej fortepianistce. A jak nie w niej, to w śpiewaczce. Tak. Chociaż osobiście wolałbym fortepianistce. No ale miłości się nie wybiera, drogi panie. I wie pan, nie chodzi mi o to, żeby zyskać sławę czy pieniądze. Tylko, że w końcu mogłem zrobić coś dla siebie, a nie dla innych. I na pewno nie w szarym garniturze. A wersję do szarych garniturów będę miał chyba do końca życia. Jeden dzień dłużej. Tak móc zagrać. Sweet Georgia Brown! Dla tej fortepianistki. Zobaczycie jej uśmiech i usłyszycie jej śmiech. Tak. To by było niesamowite. Ale chyba trochę się zapędziłem. Wystarczy już tego dobrego. No więc co? Dwa, więc jeszcze jedno, tak? Zapomniałbym. Więc denerwuję się, no. Nie wiem, czy powinienem panu mówić. To chyba nie wypada, no. Lepiej zostawię to dla siebie. Wiesz, w sumie mógłbym panu powiedzieć, ale jest warunek. Nie będzie się pan śmiał. Nie będzie się pan śmiał, tak? Powiem panu, naprawdę powiem panu, nie ma problemu, ale nie będzie się pan śmiał. Nie wiem. Powiedzieć? Nie, jak chcesz, no to możesz powiedzieć. Ty już idź, tak? Nie, powiem, że mam nie powiedzieć przecież, ale niech pan się nie śmiał. Otóż, albo... Dobrze. Zawsze chciałem grać w kabarecie. No i czego pan się śmieje? On nie śmieć. Jest pan niekulturalny i niewychowany. To takie zabawne? To chyba pan dobrego skeczu nie widział. Uważa pan, że nie da rady nic zwanego grosza zagrać? Śmie pan twierdzić, że taki urzędowy szarak jak ja nie rozśmieszy żadnej szerszej publiki.
Uważa pan, że ja nie dam rady zagrać sketchu? Jeszcze się przekonamy. A się pan myli. Jeszcze ja to panu udowodnię. Sketch pod tytułem Paszport. Scena zaczerpnięta z życia petentów w urzędzie paszportowym w naszym mieście. Ja, zajebiście. Masz tam krzesło, nie? Jest 5 post, ma jestem zmęczona, jak było 15 po. Ten pośpiech mnie kiedyś wykończy. Trrr. Halo? Halo? Bożenka? Tu Marzenka, kawę w wiadrze robię zrobić ci. Tak, poproszę, ale słabo. Z cytryną? Aha. Dobra. Aha, słuchaj. Co się stało? No nic, słuchaj. Przyszedł tu do urzędu taki gość od ISO. Od czego? Od ISO. A co to takiego to ISO? No to ta kontrola jakości usług, cośmy ją wprowadziły. Czy patrzą, czy ładnie się zachowujemy i ładnie petentów obsługujemy. No co mi się to ładuje? Myślisz, że na wózku to bez kolejki? Słuchaj, ten gość to tajniak, ale ma na nazwisko Kosidowski. Dobra, pa! Pa! No, proszę tak nie szaleć. Dzień dobry, to może ja poczekam. Proszę. Niech pan stoi. Ja w sprawie paszportu. Nie ma. Jak nie ma? Jeszcze nawet się przedstawiłem. Wojciech Adamczuk, niech pani sprawdzi w systemie. To co? W pasjansie mam panu sprawdzić. Jakby był, to pan by go miał. A ma pan? Nie ma. A ma pan oczy? No to widzi pan. Proszę pani, ja naprawdę potrzebuję tego paszportu. Ja niedługo wylatuję. Pan wylatuje? A dokąd pan wylatuje? Do USA. Do Stanów? O! To obostrzenia wprowadzili, odkąd prezydentem został Barack Osama. Jakie obostrzenia? A musimy dodatkową ankietę pełnić. Proszę, imię, nazwisko? Wojciech Adamczuk. O, cóż za zbieg okoliczności. Prawie jak na tym paszporcie sobie się kawa wczoraj na niego wylała. Miejsce urodzenia? Kraków. A ja już pisałam Tel Aviv. No trudno, niech zostanie. Niech pani skreśli Tel Aviv. Pani Kraków pisze. Niech się pan tak nie jątrzy. Dobrze. Skreślę. Kraków. Ale Kazimierz! Wojciech. To Wojciech czy Kazimierz? Nie wiem, Wojciech. Nie mówił pan, że Kraków. Teraz mówię, że Kazimierz Wojciech. Teraz. To już za późno. Wie pan co? Już teraz powiem panu w sekrecie, że raczej pan nigdzie nie poleci. Szczęście to nie od pani będzie zależało. Matko Boska Częstochowska. Zmęczyłem się. No, ale chyba się udało. W pomieniach niektórych z państwa widzę, że nie. Ale czy to, co robię, jest słuszne? Boże, jak za mnie idiota! Rzucić stałą, rozsądną pracę dla kilku marzeń, kilku zachcianek, kilku wyidealizowanych wersji rzeczywistości? Co za głupota? Co za szczyt głupoty, jak mogę zrobić coś tak nierozsądnego? No przecież! Przecież na Boga urzędnikiem jestem! Urzędnicy to ludzie rozsądni, odważni, którzy wiedzą, jak zrobić, żeby im było dobrze i żeby dobrze na tym wyjść. A ja? A ja? Zamknąłem sobie drogę do spokojnego życia. Jeszcze spokojniejszej śmierci. W sumie za ten miesiąc jeszcze czymś spłacę. Jeżeli będę jadł tylko chleb i suchą wodę, to na przyszły miesiąc też starczy. Ale co potem? Ulecę na bruk! Przecież rodzice mnie nie przyjmą, jak już to zrobiłem. Co zrobiłem? Zachciało mi się być muzykiem grającym w kabaretach. Kabarety, rozumiesz pan?
najwyższy szczyt głupoty. I w ogóle... Z kim ja miałbym układać jakieś scenki? Rozbawiać ludzi? Ja w ogóle przecież jestem... mało śmieszny. Matko Boska, co za głupota! Co za kretyństwo, za... bezmyślność! Ojciec dobrze mówił, żebym był tym cholernym urzędnikiem nie marudził! A ja co? Zbuntowałem się, jak jakiś niedorozwinięty dzieciak, co mu tylko hormony w głowie mieszają! Co ja teraz zrobię? Nic. Tylko się zabić, panie. Tylko się zabić. Nie, cholera jasna. Nie, tak nie może być. Skoro zagrałem pierwsze dźwięki, to muszę zagrać i kolejne, prawda? Prawda. Nie tego uczyła pani Anna. Nie o tym grał Beszet, żeby się poddawać. Trudno, zrobiłem głupotę, ale muszę z tej głupoty jakoś wyjść na moją korzyść, prawda? Prawda. Urzędnik. Przynajmniej tego jako urzędnik się nauczyłem. Miałem swoje szare ciuszki. Czas to jakoś podkreślić. Lepiej? Tak o wiele lepiej, no. No właśnie. Nigdy więcej bycia zwykłym urzędnikiem. Nigdy. Nigdy. Tak. Nigdy więcej. Teraz w końcu będę robił to, co kocham. Tylko... jak tu się do tego zabrać? Wiem! Pójdę na przesłuchania do miejscowego ośrodka kultury, tak? O tak! Słyszałem, że zbierają nowy skład, więc może mnie przyjmą. Może mi się uda. Boże, Boże, to nareszcie. Dzięki ci najdoskonalszy! Wow! Tak! I jeśli mi się uda, to wiesz pan, co zrobię? Kupię najdroższe wino. Najdroższe wino i pójdę do rodziców. O. Tak, wiem, no. Może być niebezpieczne. Mogą mnie wyrzucić. A nawet znienawidzić. Ale zrobię to. Zrobię to, rozumiesz pan? Właśnie. Zrobię to. Trudno, to było nierozsądne. No, ale dalej żyć trzeba. I wie pan co? Założę sobie konto na naszej klasie. I znajdę wszystkich starych znajomych z klasy licealnej. Ale najpierw... najpierw zrobię sobie... Sotocie! Sweetfocie. Kiedyś jakiś facet przyszedł do nas do urzędu ze swoją córką i ona o czymś takim mówiła przez telefon. I wtedy ten ojciec syknął na nią: dziecko, nie rób sobie zdjęć w urzędzie! Więc, no... wiem! Przecież te socie to są zdjęcia! Tak, no właśnie! No. Zrobię sobie takie... saksofonem. O! I jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Co? Do Alusi zadzwonić. No właśnie. Do Alusi. Tak, ja wiem. Ona nie tylko wychodzi za mąż. No, tam jest. Facet nie chciał się przedstawić. Właśnie. No, ja po prostu nie mogę pozwolić jej odejść. No rozumiesz pan? Tak właśnie. Nie mogę. Ale się zmęczyłem od tego gadania. Wie pan co? Ja chyba to wszystko zrobię jutro. Na trzeźwo. Teraz pójdę już się położyć. Dziękuję panu. Dobranoc. Do widzenia. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak mam panu dziękować, ale naprawdę dziękuję panu. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, że pan mnie wysłuchał. Dziękuję panu, naprawdę dziękuję. Wiem teraz, co będę mógł robić, co mam robić. Znam swoje powołanie, znam swoją przyszłość. Dziękuję panu jeszcze raz. Dziękuję. Naprawdę dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę dziękuję, ja naprawdę... jestem panu wdzięczny. Zobaczy pan, jeszcze pan o mnie usłyszy w radiu. Tak właśnie. O! I jeszcze saksofon. Zapomniałbym. Do widzenia państwu! Dziś rano o godzinie 8.15 doszło do wypadku autobusu linii numer 105 na ulicy Bolesława Prusa w Warszawie.
Kierowca pojazdu najprawdopodobniej stracił panowanie nad kierownicą lub zasłabł. Autobusem jechało wtedy 25 osób. 24 osoby przeżyły i znajdują się obecnie w szpitalu. Jeden z pasażerów zmarł. Po zidentyfikowaniu ofiary okazało się, iż był nią jeden z byłych pracowników Urzędu Skarbowego. Co ciekawe, miał ze sobą pokrowiec z saksofonem. Ani instrumentu, ani jego właściciela nie udało się uratować. Mężczyzna prawdopodobnie dostał zawału w czasie podróży, a sam wypadek nie ma nic wspólnego z jego nagłą śmiercią. Więcej informacji na ten temat po 12. Tymczasem zapraszam na kolejną porcję porannych hitów.